W następnym półroczu te same bodźce, a więc będziemy bardzo zwracali uwagę na wzrost wolumenów, wzrost usług, wzrost klientów w taki sposób bardzo wyważony, a więc aby ryzyko portfela nie było gorsze niż do tej pory. Bank BGŻS wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rozwój, o dynamikę rozwoju, to jesteśmy rzeczywiście w czołówce, mówię o dynamice rozwoju, jesteśmy w czołówce banków polskich. Opublikowano niedawno wyniki 7 banków giełdowych i czytając to byłem bardzo, bardzo zaskoczony, mile, że właściwie znajdujemy się w tej grupie, bo nasze wzrosty są takie same albo i bardzo często przekraczają nawet te średnie z tych 7 instytucji notowanych. Natomiast ta druga połowa roku jest pod znakiem zapytania, że chodzi o cały sektor bankowy, a to ze względu na wydarzenia ekonomiczne, polityczne, sankcje z Rosji, które dotykają oczywiście bardzo również naszych klientów. Będziemy skupiać się w dalszym ciągu na tych samych usługach i produktach. Wszystko zależy od sytuacji makroekonomicznej. Jeżeli stopy procentowe obniżą się, no to oczywiście to wpłynie na wyniki banku, całego sektora bankowego i w tym również na wyniki BGŻ. Cały sektor bankowy będzie musiał zaadresować ten temat. No i nie wiem jeszcze dokładnie, w jaki sposób każdy bank to zrobi, bo to zależy od struktury bilansowej każdego banku. Ale druga połowa roku uważam, będzie trudniejsza, dużo trudniejsza niż ta pierwsza połowa, co nie oznacza, że będzie duży spadek dochodowości czy zysku całego sektora bankowego. Mówimy o całym rynku, o sektorze, że już chyba od dłuższego czasu, bym powiedział, banki zastanawiają się nad odpowiednim, adekwatnym modelem biznesowym. Szczególnie tutaj chodzi o nowoczesną technologię, która wkracza coraz mocniej we wszystkie branże, we wszystkie dziedziny działalności banków i niewątpliwie banki muszą ten temat zaadresować. Mówię tutaj o płatnościach, o mobilnych transakcjach, prawda? Tak jak przedtem internet odgrywa bardzo dużą rolę, teraz w ogóle ta wirtualna bankowość zaczyna w tej chwili odgrywać coraz większą rolę. Także niewątpliwie modele biznesowe ulegną zmianom w sektorze bankowym, no i również w naszym banku.